Już w środę wieczór Borussia Dortmund może zapewnić sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów i to być może nawet z pierwszego miejsca. Musi tylko wygrać, zdobyć punkty w Amsterdamie. A że Robert Lewandowski strzelił dwie bramki dla Borussii tuż przed meczem z Urugwajem i tuż po meczu z Urugwajem znowu dwie, no to chyba możemy się spodziewać, że znów on w roli głównej wystąpi w Lidze Mistrzów, w przeciwieństwie do reprezentacji niestety. No ja myślę, że z reprezentacją jest tak, jak wyjaśnia trener Fornalik, to znaczy on to tłumaczy tak, że jego drużyna nie funkcjonuje jeszcze tak jak Borussia, jeżeli zacznie tak funkcjonować jak Borussia, to i Robert Lewandowski będzie częściej trafiał. No i biorąc pod uwagę to, co zdarzyło się w ostatnim półroczu, no to jest chyba takie najlepsze wyjaśnienie, bo to nie jest kwestia tego, że nie funkcjonuje konkretna linia pomocy. To jest tak, że niezależnie od tego, kto w tej linii pomocy gra, to Lewandowski ma mało szans, ma mało sytuacji, z których może strzelić gola, no ale z drugiej strony też pamiętajmy, że jeżeli nie dochodzi do tych sytuacji bramkowych, no to on cały czas bardzo przydaje się drużynie. Przydaje się, pracuje, jest takim pierwszym obrońcą reprezentacji Polski. Borussia funkcjonuje lepiej, to Lewandowski strzela gole. No i teraz pewnie i Jurgen Klopp, i kibice Borussii liczą, że trafi też w Amsterdamie, bo tak naprawdę tylko punkt wystarczy Borussii, żeby zapewnić sobie awans. No właśnie, ten Ajax, tak żeśmy go postrzegali po losowaniu jako dostarczyciela punktów, a tu okazało się, że nawet na Etihad Stadium, choć właśnie zastanawiam się, czy to jest też wyznacznik trudności, no bo Borussia też bardzo nieszczęśliwie zremisowała na Etihad Stadium, ale spodziewasz się, że Borussia czekają jakieś kłopoty ze strony drużyny Franka de Boera? Znaczy ja myślę, że Ajax był, podobnie są jak Borussia, Borussia była niedoceniana i Ajax był niedoceniany i w jednym i drugim przypadku niesłusznie, bo Ajax to jest bardzo porządna drużyna, nawet pamiętając o tym, że to jest drużyna, która w ostatnich latach, zresztą w poprzednich też, traci najlepszych piłkarzy. Ja sobie obliczyłem, że w ostatnich 3-4 latach Ajax Amsterdam sprzedał 11 piłkarzy za 80 milionów euro, w tym zaczynając od bramkarza Martina Stekelenburga, który trafił do Romy, można złożyć całą jedenastkę piłkarzy, których Ajax sprzedał, przez Jana Vertonghena, Tomasa Vermaelena, którzy trafili do Premier League, a mimo to cały czas Frank de Boer potrafi jakoś sklecić zespół, który nie tylko ma szansę na awans na dwie kolejki przed końcem, ale ma nawet większe szanse na awans od Manchesteru City, więc ja myślę, że to będzie trudny mecz dla Borussii, natomiast wydaje mi się, że remis jest absolutnie, absolutnie w zasięgu mistrzów Niemiec. Kuba Błaszczykowski wreszcie wrócił do gry po ponad 5,5-tygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją. I mam nadzieję, że to nie było tak, że trener Jurgen Klopp oszczędzał tych najlepszych, najważniejszych piłkarzy, no, jak na przykład Marco Reusa, tylko że zobaczymy trzech Polaków w Amsterdamie. No i jest duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy ich także w fazie pucharowej, co w tym wieku się nie zdarzyło. Znaczy takiej sytuacji, już nie mówię o jednym klubie, bo to jest absolutnie wyjątkowe, ale też w fazie pucharowej Ligi Mistrzów trudno było znaleźć trzech piłkarzy z pola, którzy graliby regularnie, którzy znaczyliby tyle dla swoich drużyn. Oczywiście mieliśmy sezony, kiedy zachwycał w Lidze Mistrzów Jerzy Dudek, zachwycał Artur Borz. Głównie cieszyliśmy się w fazie pucharowej z występów bramkarzy. No a teraz mamy pierwszy raz w XXI wieku, możemy mieć, bo jeszcze jest jeszcze Borussia potrzebuje punktu, możemy mieć trzech Polaków, którzy, no tak jak powiedziałeś, znaczy to Kuba jest chyba właśnie, należy do tych piłkarzy najważniejszych, znaczy to nie jest tak, że to raczej jego się oszczędza niż kogoś innego, więc możemy mieć pierwszy raz w tym wieku trzech piłkarzy z pola, regularnie grających w drużynie, która gra w fazie pucharowej.